swoich wierszy nie lubię. Ja robię wszystko, żeby nie pisać. Wychodzi na to, że jednak to mnie dopadło. Jesteśmy w zapisie. Nie wiem, jak pan się z tym czuje. Dobrze. Co mnie to? Okej, bardzo dziękuję za spotkanie. Już mówiłem o tym, że spełniam swoje marzenie. Więcej nie powiem przed mikrofonem, co to marzenie dla mnie znaczy. Spotykamy się w takim projekcie, który nazywa się Nadzieja na moście do nieba. Najpierw chciałbym pana przepytać, tak jak się ustala wspólnie zegarki, gdy się idzie oddzielnie na wędrówkę, synchronizuje się zegarki. Dzisiaj zsynchronizujmy znaczenia. Jak już rozmawialiśmy przed zapisem, mówiliśmy o tym, że mówimy dużo słów, używamy dużo słów, wielu. Komunikujemy się niemalże cały czas, ale te słowa znaczą coraz bardziej różne rzeczy. Więc zacznijmy od takich prostego ustalenia, co rozumiemy przez poszczególne słowa. Nadzieja na moście do nieba, w ogóle nadzieja. Czym ona dla pana jest? No wie pan, nadzieja to jest nadzieją, że coś dla mnie, że coś zrozumiemy i ja, i inni, że nagle zrozumiemy tak, że zaczniemy rozumieć bardzo blisko siebie. A ja panu powiem, ale tak naprawdę najprościej, to ja mam nadzieję związaną z miłosierdziem i z Matką Boską. Otóż ja sobie to tak wyobrażam, że jak przyjdzie czas i tam pojawię się, to nie będę taki chętnie witany. Ale gdzieś mój głos zostanie rozpoznany, bo ja mam dość do rozpoznania głos i tam odezwie się jakiś miły kobiecy głos, dawajcie go tutaj do mnie i mnie tak przepuszczą z niechęcią, szturchając, popychając do kuchni. W tejże kuchni będzie ona, Matka Boska, i zapyta mnie, no i co? No ja powiem, no jak widzisz, matko, no tak. Ona powie, no tak, tak, no jak ty wyglądasz? Ja powiem, no właśnie, jak ja wyglądam. Gdzieś ty się szlajał. A ja powiem, no tak się szlajałem, jak to mama wie. I wtedy dostanę ścierką po gębie, tak jak było, i powie, a teraz idź się umyj, oczyś i wracaj, bo tutaj czeka na ciebie zupa. Ja już jaki oczyszczony, domyty, wrócę, dostanę zupę tam w kuchni niebieskiej, w ogóle nie będę próbował stamtąd wyłazić, bo gdzieś dalej to dla mnie sąsiad. Taką mam, tak mi się to przekłada na obraz nadziei. Strasznie to naiwny, ale jednocześnie w ogóle wydaje mi się, że relacje z nieskończonością, z Bogiem, one muszą być w jakiś sposób naiwne. Jest coś z prawdy sztuki, która to w gruncie rzeczy odbiera tak, jak my tylko możemy. No i ja tak odbieram tą nadzieję. Skoro zupa, to może dopytajmy, jaka? No, porządna, no to może być kartoflanka, albo może być zupa jarzynowa, ale nie tam, żeby to takie kawały, takie się ciągnęły, takie tutaj pora, tu selera, nie. To będzie jak u mojej żony, jest wszystko przemielone. Czyli, że nie jemy jakichś tych kawałków, to nam się ciągną jakieś różnego rodzaju farfłace, tylko wszystko elegancko, kluseczki, no może skwareczki. Okej. Pierwszy komplement dla żony już mamy. Ale dla Matki Boskiej był głodny, wie pani. Oczywiście, oczywiście. Ale jeżeli już mówimy tak w tym temacie kulinarnym, zaczęliśmy o nadziei, to porozmawiajmy o innych przyprawach niebieskich. Spotykamy się także, żeby porozmawiać o owocach obecności
głównej, chyba nie wyrzucą mnie z Kościoła, gdy powiem, że Duch Święty jest główną przyprawą, ale owoce Jego obecności. Mam tutaj dla Pana przygotowany taki trochę mały quiz, tak? Troszeczkę zobaczymy. Tutaj jest 12 nazw, 12 owoców. Dobra, tylko niech Pan tych palców nie wsadza, ja sam. Okay, no, co zobacz. Tam mamy? No zaraz zobaczymy. Jest jedna pułapka też. Może Pan ją wylosował? Na pewno pułapka jest. Tak? Jest nie pusto? Wiem. Pusto. Jest pusto, tak, to jest ta pułapka. No. Chciałbym zapytać, to będzie na koniec, pamiętajmy, że jest tutaj pułapka, bo jest 12 oficjalnych owoców Ducha Świętego, a to będzie Pana, który Pan musi sam zdradzić. Teraz już będzie wszystko zapisane. Z dołu bierze. Na pewno, że tak jak zupę się nabiera z dołu. Łaskawość. Łaskawość. No. To proszę się z tego wytłumaczyć. O to mi chodzi, łaskawość, miłosierdzie. Wie pan, to co ja mówię, jest oczywiście w jakiś sposób no, trochę dziwne. Po bokach chodzę, ale dla mnie miłosierdzie jest rzeczą właściwie najbardziej odczuwalną. I powiem panu tak. Co ono jest i co znaczy, zrozumiałem, jak byłem w Irlandii jako ambasador i odbierałem kogoś z koteliku i tam czekałem na niego i na kominku widzę taka jakaś znajoma fotografia, patrzę, a to jest fotografia Faustyny i obok jest ten obraz miłosierdzia Jezusa. Myślę, skąd to? Ale wychodzi właścicielka tego hoteliku i mówi, ja mam do pana prośbę, bo pan jest ambasador z Polski. Niech mi pan opowie jeszcze więcej o tej Faustynie, o kulcie miłosierdzia i tak dalej. A ja nic tam, ledwo coś tam, bo mnie to w ogóle dawniej nie interesowało. Co więcej, moja żona była też wtedy w kościele, poszła do kościoła z naszymi dziećmi, ponieważ one jeszcze nie władały dobrze angielskim. Ona im tłumaczyła tą mszę irlandzką, to znaczy katolicką, no ale jednak po angielsku mówiono. I ktoś to słyszał, jak ona wyszła dziećmi, podeszła do niej kobieta, mówi, pani z Polski. Ona mówi tak, to niech pani mi opowie, bo my tutaj kult Faustyny, ogromny był wtedy w Irlandii, jest. I ja zacząłem, z żoną zaczęliśmy czytać, co to jest, czym to się je, tą łaskawość. To miłosierdzie. Nie było łatwo. A jeszcze głupiej było, że kiedy był wystawiony mój wieczernik w 85 roku, mógł być wystawiony w kościele, był w takim odbudowywanym kościele na Żytniej, to tam wisiał jeden z tych obrazków, jeden z kolejnych obrazków Jezusa. Tam obok była siostra Faustyna, a tu w domu z tyłu mam zbudowany kominek z pieca, który oni tam przy remoncie rozwalali do pieczenia chleba, w którym prawdopodobnie Faustynka piekła chleb. Takie wielkie cegły, szamotowe cegły. Dlaczego to mówię? Bo to wszystko budowało we mnie tą... Wreszcie zacząłem się tak po ludzku, nie tak książkowo zastanawiać, co to znaczy, a poza tym dlaczego w Polsce. Potem znalazłem książkę po mojej babci i tam jest fotografia z chyba 44, a może na 3. Fotografia, że tak powiem, taka mała obrazek miłosierdzia. Nie bardzo kochano to. Właściwie dopiero Jan Paweł to z powrotem dźwignął tę sprawę miłosierdzia. Coś, co jest, jak to się mówi, niepojęte, niezrozumiałe. Bo mówią logicy,
No jeżeli Bóg jest sprawiedliwy, to nie może być żadnego miłosierdzia. No jak sprawiedliwość, to jest sprawiedliwość. I w niej zawiera się, że tak powiem, miłosierdzie sprawiedliwości. A tu jest coś więcej. Tu jest jakby szansa, jakby niezwykłość wymazania naszych głupot, grzechów. Jest chyba pewien warunek, to znaczy, że zawołamy rozpaczliwie o tą pomoc. Czyli my zrozumiemy, cośmy zrobili. Ale od tego zrozumienia, ja mówię tak, jak ja czuję, zaczyna się możliwość przebaczenia. Bo my, jak zrozumiemy, cośmy zrobili, bo jakbyśmy robili, grzeszyli, czy robili te różne świństwa i złe rzeczy, to myśmy nie bardzo rozumieli, co to znaczy, bo to tak idzie jak fala. Małe nasze głupstwo gdzieś tam odbija się i robi wiele, wiele, wiele złego. I kiedy nagle nam się wyświetli to, co to naprawdę znaczyło, bo my sobie wmawiamy, że to tam zupełnie co innego znaczyło, to zawołamy o to miłosierdzie. I ono jest, tak ja to rozumiem, ono jest potrzebne światu, bo jeżeli ma być tylko sprawiedliwość, kiedyś napisałem taki wiersz, czy idea jest taka, że powiedzieli nam, no to proszę bardzo, sądźcie z siebie samych wedle waszych reguł. I ludzie zakrzyczeli nie, bo wedle naszych reguł nie ma dla nas przebaczenia. A miłosierdzie jest to jakby poza wszystkim. No, tyle o tej łaskawości. A w domu? A jeszcze w domu? Widzi pan na przykład, czy łaskawość między małżonkami? Wie pan, to jest, ale ja panu powiem, to jest okropnie trudne. Trzeba trenować w sobie. To znaczy na przykład, jak my się kłócimy z moją żoną, ja zawsze trzymam, bo to zdarza się, no co. Nie ma, że tak powiem, dobrego bycia bez jakichś sporów. Ale ja zawsze staram się mieć gdzieś tam z tyłu pamięć o tym, jak to będziemy się godzić. Kłócę się, ale już wiem, że przyjdzie czas i będziemy się godzić. Jest taki moment, że następuje w napięciu, kiedy moglibyśmy pójść dalej, jeszcze gorzej zacinać się, a jest moment, w którym jakby czujemy, że to nie wolno, bo to już wszystko jest nieprawdą. Już wszystko jest stworzeniem rzeczywistości, które nie są prawdą o tym, co jest między nami, tylko wynikają z różnego rodzaju, ktoś coś powiedział, albo my zrozumieliśmy, że on powiedział, a on odpowiedział na to, coś my odpowiedzieli tak, że myśmy zrozumieli inaczej i już koniec jest. Żeby tego nie było, trzeba umieć pamiętać o tym, że musi być szansa na pogodzenie. I pogodzenie to jest dopiero zabawa. Nie? To nie traćmy tej radości. Kolejne hasło. Zresztą ja panu powiem, i z Bogiem się będziemy godzili. Przecież to nie to, że my nie zostaniemy ukarani. My będziemy, ja tak, wie pan, przepraszam, to co ja mówię, to mówię jako wierszopis jakieś tam takie. Ale to co czuję, my nie będziemy karani. My będziemy sami siebie karali. I warunkiem będzie właśnie to zrozumienie i ta prośba o miłosierdzie, które nam będzie dane.
może będą tacy, ale wolałbym nie wierzyć w to, którzy powiedzą nie. A myśmy tak chcieli i tak chcemy dalej. I w ogóle żadnego miłosierdzia nam nie potrzeba i niczego sobie do zarzucenia nie mamy, a wręcz odwrotnie. No i wtedy oni sami się zamykają w zupełnej odrębności. A ta odrębność, to wydaje mi się, że to jest piekło. No ale teraz wróćmy. A, pokój. Tak? Tak. Ach, pokój. Co ja bym panu odpowiedział? Mówi się o tym, że żyjemy w ogóle, jest takie modne w tej chwili powiedzenie, że żyjemy jako społeczeństwa, jako kraje, ale tak cywilizacyjnie, ale także między nami czuć, że pełza trzecia wojna światowa. Że to aż tak mocno jesteśmy skonfliktowani. Może tak jest. Ja jestem z pokolenia, które wprawdzie jako dziecko, ale przeżyło wojnę światową. I jednak pamięta. Jako gówniarz, ale ja na przykład pamiętam parę, nawet 39 rok pamiętam, bo miałem 4 lata z kawałkiem. Później pamiętam okupację, no tak jak dziecko pamięta. Ale na przykład w tamtych czasach, które były czasami naprawdę gruźnymi i jakichś takich brutalnych, krwawych podziałów, tak mi się wydaje, a przynajmniej we mnie było i wielu moich przyjaciołach, było poczucie takie, że przetrwać możemy w jakiejś grupie. Jak to się mówi, tworząc jakąś społeczność, że jakby wzajemnie siebie wzmacniamy, że zostawieni sami sobie nie mamy tej siły, jaką nam daje nawet niedoskonała, koślawa społeczność. Powiem może, przechodząc trochę, ale to może wytłumaczę. Ja chodzę do kościoła. I po to, żeby być w tej społeczności, która jest, no jaka jest, no niedoskonała. Najlepiej to widać chociażby w ten najważniejszy, jakby najpiękniejszy wieczór, jakim jest Wigilia. Zeszli się wszyscy, kościół pełny, jak to u Dominikanów, na służebiu. Tu oczywiście są chóry, wszystko przygotowane pięknie, ale my też śpiewamy. I tu stłoczeni fałszujemy sobie, oni mnie fałszują, ja im fałszuję. Tu popychamy się, bo nie daje się w ogóle, jest tak pełno, że nie daje się trwać kulturalnie. Tu gorąco. Tu, że tak powiem, już ktoś śmierdzi wódeczką. Tutaj my śmierdzimy czym innym. Tutaj jesteśmy cali w sobie w tym zamiąchu strasznym. I właściwie jest to okropne. Stajnia. Jest to nieestetyczne. Jest to dokładnie tak, jak przyjść się pasterzy do żłobka. Tu urodziła się nieskończoność. Tu się stało coś najważniejszy oksymoron. Słowo stało się ciałem. Nieśmiertelny stał się śmiertelny. Tu jest ta biedna szopka, tu jest urodzone dziecko, które może zasnęło. A tu przychodzą pasterze, którzy nie bardzo wiedzieli tak do końca, po co przyszli, bo anioł ich pognał trochę. Przechodzą, no a dziecko, to oni chcą je uradować. Tu hałasują, tu dotykają, może nawet poklepują tą nieskończoność po niemowlęcej pupce. Wrzask, biedna Matka Boska. On daje im znaki, żeby jednak dziecku dali spać. A tak my w tym kościele wobec Pana Boga, wobec siebie, wobec wszystkiego
co jest tajemnicą, a nagle staje się takim czymś, co my tutaj w łapach mieścimy. I to jest, wydaje mi się, to bycie razem, to, co powoduje również pokój w nas. Bo pokój to nie jest tylko cisza. Pokój to jest uciszenie siebie. Najpierw musi być hałas. Najpierw musi być kotłowanina. Jedność jest taka iluzoryczna, to się pięknie mówi, ale na ogół jedność jest zlepkiem wszystkiego kotłowaniny, po tym wielkim ucieraniu się. I to w wielkich sprawach i mniejszych następuje pokój. Pokój to jest nagle, kiedy rozumiemy, że ja jestem trochę w nim, on trochę jest we mnie, że jesteśmy jakby poza sobą w czymś jeszcze innym. Ale już jesteśmy razem. Ja zresztą nie bardzo wierzę w pokój indywidualny. Dlatego jak słucham, że ktoś mówi, ach, ja mogę rozmawiać z Bogiem, jak ja pójdę tylko i stanę na szczycie góry i będę sam, i będzie Bóg i ja. Jezus powiedział, jeżeli dwóch albo trzech zbierze się w imię moje, będę z wami. Czyli założył tą społeczność Kościoła. Założył, że będzie z nami, jak najpierw potrafimy być ze sobą. My ze sobą nie umiemy być. I z tego wynika niepokój. Pokój to jest umiejętność bycia ze sobą, czyli wyrzeczenia się czegoś w imię tego, że otrzymujemy, że tworzymy coś ważnego. I on wtedy dopiero się pojawia. Kiedy jak napisało mi się wierszu, kiedy tak siedzimy i nic, czekamy i nic. I nagle rozumiemy, że ja jestem w jego sprawach, on jest w moich sprawach, tego, który siedzi najbliżej, i że on się pojawia, kiedy my zaczynamy tworzyć jedność. Nawet nie jedność, wspólność. Wspólność. I to jest spokój. Wszędzie. Znowu trzeba zapytać o małżeństwo. Dopytajmy o to, bo usłyszałem garnek. Usłyszałem, jak żona przedstawia garnek. Napisał pan właśnie też w jednym ze swoich notatek, które udało się gdzieś opublikować, o tym, że trochę przeszkadzamy sobie i to przeszkadzanie sobie jest nam niezwykle potrzebne. No pewno, bo ja panu powiem, jak chcemy mieć tak zwany święty spokój, to znaczy w ogóle nieruchawość spraw, nieruchawość zagadnień, nieruchawość myśli, ideał jest taki, żeby nic wokół nas się nie działo, żeby w ogóle, żebyśmy też nie istnieli właściwie w sobie, no to my nie szukamy relacji z ludźmi. Małżeństwo jest relacją ludzi jak najbliższą, przez to okropnie trudną. Przez to wielokrotnie się nie udaje, robimy różne błędy. To jest w ogóle ciężka praca. Bo najpierw jesteśmy młodzi, są innego rodzaju powiązania, inaczej się godzimy. Potem właściwie robimy się coraz bardziej starzy. Coraz mniej jest tych rzeczy, które nas z zewnątrz łączą. Mamy różne poglądy. W ogóle małżeństwo jest rzeczą do przerobienia. I właściwie nigdy nie jest do przerobienia. Ale jednocześnie, no jeżeli się nie chce nic robić, no to się niczego nie przerobi. A jeżeli się chce coś w życiu przerobić, to się ryzykuje, to się ma kłopoty, to się ma czasami dramatyczne przegrane.
ale jednocześnie ma się nadzieję, o której mówiliśmy, i macie nadzieję na miłosierdzie. Że te wszystkie głupoty, które porobiliśmy w związkach ze sobą, to zostaną nam wybaczone, bo większość z nich wynika czasami z tego, że my nie wiemy, co my robimy. Niby wiemy, co my robimy, a nie wiemy. I myślę, że to jest w ogóle niebywale trudna sztuka. I dlatego tak jak, głupie porównanie, ale jak sztuka japońskiej czy chińskiej kaligrafii, gdzie ważny był każdy ruch pędzla, niebywała pracowitość, uważność, pewnego rodzaju takie zafrapowanie tym, co robi. No, dzisiejszy świat nie bardzo to lubi. Jesteśmy atakowani różnego rodzaju ofertami z zewnątrz, które przyjmować trzeba tak, żeby one nie rozbijały tego, co jest najważniejsze, tej uwagi życia, jaką jest w jakiś sposób relacja ludzi między sobą, a szczególnie w tym układzie. Każda chwila między małżonkami może być taką japońską literką do doprecyzowania czy do uwagi? No pewno, bo naprawdę ci kaligrafowie wierzyli, że oni nigdy nie oddadzą istoty tej litery, która gdzieś tam jest. Oni ich wychwytują tylko, dochodzą czegoś nowego. Nie ma doskonałych związków tu, ale jednocześnie jest ta ciekawa droga poszukiwania tej doskonałości w różnego rodzaju niedoskonałościach. Zwykłe spotkanie w kuchni może być taką przygodą? Nieskończoność? Dla mnie zawsze. Wie pan, ja jestem mężczyzna, któremu panie lubią gotować i karmić. Powiem, że nawet Maria Dąbrowska, kiedyś, kiedy jako młody pisarz byłem z moimi kolegami na wywiadzie z nią, takie przyjęło nas w Komorowie, takie wszystko było, no wielka pisarka, my tu jeszcze młodzi, bardzo tu zadawaliśmy jej pytania, a ja byłem cholernie głodny. No bo nie dojadałem jako student z powodu tego, że przepijałem też albo tam szły gdzieś jakieś te nędzne pieniądze, jakie miał. I była ona postawiła takie ciasteczka, ja tak niby delikatnie, ale jadłem chyba 20. A pani Maria mówi do mnie, to co mówi, jesteś głodny. A ja ku przerażeniu moich kolegów mówię, jestem, pani Maria, jestem okropnie głodny. A ona mówi, co to by chciała być, chciałbyś, żebym ci coś zrobiła. Ja mówię, dobrze by było, pani Mario, oj, jak dobrze. Ona mówi, słuchaj, mówi do mnie, ale ja nie umiem dobrze gotować. Jedyne, co naprawdę umiem, to jajecznicę umiem robić. No to z ilu jaj? Ja mówię, 6. Katastrofa. Staszek Grochowiak obok Terlecki. Pisarz też był świetny prozaik. Patrzył na mnie wzrokiem zabójczym. Ale pani Maria idzie, mój wraca z jajecznicą, ja dostaję, wsuwam to jajecznicę. Pani Maria mówi, no nareszcie, ktoś ode mnie chciał czegoś normalnego. No i mówi, teraz tu możemy sobie pogadać. Ja mam poczucie smaku. Dla mnie warto gotować. Dla mnie warto. Bo są ludzie, dla których w ogóle nie wiadomo, nie bardzo.
Dlatego oni jadają czasami w restauracjach, gdzie żeby mieli poczucie smaku, to jest mnóstwo dodatkowych przypraw. Są takie różne fast foody. Nie, ten delikatny smak, jak mówiliśmy o kartoflance, może być taka, a może być taka, a może być coś dodane, no wie pan. Ja sam nie umiem w ogóle nic zrobić. Zostawiony sam, nawet jak żona zostawiała zupę, to dzwoniła potem. Ja mówię, no nie, pies wyżarł z karka, nie zakryłem, ale siedzę. No to ja siedziałem, nawet talerza nie brałem. Wtedy jeszcze trybuna ludu, na nią kaszankę, krajam, jem już jak katorusznik po prostu. Ale kiedy otwiera się przede mną ten ogród przyjemności, no wie pan, ale to jest relacja też małżeńska. Może być odwrotna. Moja córka ma takiego faceta, który uwielbia gotować. W ogóle on po prostu kombinuje i tak, i owak. To jest dobrze. A najgorzej jest, jeżeli my mamy taką równość, że ja umyję pół talerza i ty pół talerza. To nie ma sensu. Ale może ja mówię niesłusznie. Ale jem słusznie, póki żyję. Miłość. O, udało się to wylosować. Już próbowałem to cały czas na górę. A wie pan, to jest najtrudniejsza sprawa. No, ale chciałbym usłyszeć odpowiedź, bo szukam tej odpowiedzi. Bo człowiek po prostu cały czas jest, ja myślę, zbudowany tak, że pragnie tej miłości. Szuka miłości. Bo bez niej mu trudno istnieć. To tak jak powietrze. A jednocześnie robi wszystko, żeby zamiast czystego powietrza dookoła były, że tak powiem, same śmiecie i sam smród. I to jest ta jakaś dwoistość w nas, że pragniemy, żeby ktoś nas kochał i jednocześnie pragniemy, żeby za tę miłość go kopnąć albo odwrócić się tyłem, bo wtedy czujemy się kimś. Bo miłość jest to, że my coś komuś dajemy, pragniemy, żeby on to wziął i on też nam coś daje, że pragnę, żebyśmy to wzięli i jesteśmy jakby razem. To jest miłość, jest bardzo bliska bycia razem i to jest właściwie tak trudne, wie pan? Ja nie wiem, no, bo to jest ta miłość ludzka. Jest miłość człowieka do Boga, o której wiele mówią. Ja to tak wierzę, że on nas kocha. Ale jak kocha, to ja tylko mogę wyobrazić sobie, jak czytam Ewangelię, to znaczy jak Jezus. Czyli Bóg, który działa jako człowiek i był człowiekiem również. I Bogiem i człowiekiem kochał. Jak on musiał kochać okropnie tych niewydarzono całą gromadę popaprańców, która wokół niego była. To sama katastrofa. Ten go zdradził, tamten coś ukradł, ten nie rozumiał nawet po zmartwychwstaniu. No niby przeżyli coś niebywałego. Jak czytamy, to jakby nie rozumieli, a jednocześnie kochają go. I on ich kocha. I tak jest z nami. My sami nie lubimy siebie, nie lubimy innych, ale jednocześnie istnieć możemy tylko przez miłość. I trzeba mieć, ja wam powiem, miłość wymaga wielkiej cierpliwości, żeby przetrzymać te wszystkie nieudane momenty, kiedy właściwie mogliśmy otrzymać miłość, mogliśmy dać tą miłość, a nie wyszło. Dlaczego nam tak łatwo dawać miłość
niemowlętom, dzieciom małym, małym zwierzątkom, póki są jeszcze szczeniaczkami. Bo to trochę jak to niemowlę boskie w Betlejem, to jest takie, że można tutaj coś pokazać mu, zagrać, poklepać, pójść, ale ono jest tylko od nas zależne. I wtedy jest dobrze z miłością, kiedy mamy tylko to kogoś, kto jest od nas tak mały, że jest w jakiś sposób zależny, więc jakby jest oczywistość jego przywiązania do nas. Gorzej, jeżeli zaczynamy mieć relacje miłości z kimś, kto jest wolny. Wolny, ale jest wolny w ten sposób, że on to rozumie. A więc jest wolny sprzecznie. Po co pierwsze wychodzi z wolności w nas? A takiego? A my jesteśmy po swojemu. Sprzeczność, odrębność my podkreślamy. Żeby to się wszystko złożyło. Oj. No ale na czym polega miłość? To jest ta wielka, wielka szansa. Tutaj dlatego mówimy o tym, że te wszystkie rzeczy i tam jeszcze tutaj inne karteczki zapisane, one kryją w sobie słowa, ale też rzeczywistość, która jest dla nas niemożliwa sama z siebie do osiągnięcia, bo to są owoce Ducha Świętego. Najpierw, żeby był owoc, musi się ktoś pojawić. No, ale wyobraźcie sobie Ducha Świętego. Niech pan zauważy, że na ikonografii ludowej Jezus, to my sobie wyobrażamy. To my wiemy. Lepiej, gorzej, ale my wiemy, z kim był, jak był, to wyobrażamy. Już Bóg Ojciec jest jakiś taki stary z brodą, ale taki już tam trochę dalej. A Duch Święty to zazwyczaj jest ten trójkąt, oko w środku, niby patrzy na nas, ale lepiej tak bokiem przesuwać się, żeby nas za bardzo nie widział. Okropnie ciężko zrozumieć Ducha Świętego, przynajmniej mnie było ciężko. Wie pan, kiedy ja go zrozumiałem, że jest? Kiedy przyjechał papież tutaj i miał to słynne kazanie, niech wstąpi duch twój, ja nie byłem tutaj. Ja byłem wtedy Bolesławcu. Miałem gdzieś tam wieczory autorskie, ale kupiłem sobie telewizor taki mały, dostałem, który się podłączał do samochodu i tam widziałem to. I patrząc na to, zobaczyłem, że coś się dzieje. Że jakby od niego idzie taka fala, która promienia taką smugą ludzi. Wróciłem, pomyślałem, co ja to zobaczę, pracowałem w filmie, obejrzałem nagrania, kroniki filmowej, też Czos, reżyser, robił świetny film, były nagrania. Nie wszystko puszczono, ale tam było wyraźnie widać, jak on mówi, niech wstąpi duch twój, że jakby ludzie zaczynają patrzeć na siebie. Bo oni stali dla niego, ale stali tak, że każdy stał jakby do niego. A nagle on mówi, wstąpi duch twój i oni patrzą na siebie. I tworzy się taki ruch, takie całe promienie. Nagle zobaczyli siebie. Wstąpił, zostawił ślad. A my byśmy chcieli, żeby ciągle był przy nas, ciągle załatwiał nasze sprawy, ciągle tu wybory, to Duch Święty niech działa, tutaj coś, to Duch Święty niech działa. Nie. Był, poszedł, wróci, ale kiedyś, w istocie, tak jak w Wieczerniku, pojawił się łobuz z nieba, było wielkie
wielka sprawa, nagle zaczęli mówić we wszystkich językach, ludzie ich rozumieli. Mieli ruszyć, nawracać cały świat. Niewielu ich poszło, naprawdę. Wreszcie tam coś wiemy, niewiele. Ale on był, zostawił ślad i my nieudolnie ten ślad poniesiemy. Ale on nie będzie przychodził załatwiać każdą naszą sprawę. Cuda są wtedy, kiedy są potrzebne. A dopóki możemy sami to załatwić, to Duch Święty tylko spogląda na nas i patrzy. I moim zdaniem wolałby nie musieć interweniować. No, ale to też nie bardzo się udaje. Chyba, że patrzy, spogląda na nas, ale z zewnątrz nas. No, i z wewnątrz, z głębokości. Bo my jesteśmy, niby wiemy o sobie wszystko, a nie wiemy nic. Idzie się do psychologa nawet i on nam opowiada o nas rzeczy, które są niesłychane. A co to dopiero Duch Święty? Co on wie o nas? Ile? Okej. Okay. Ostatnio chcieliśmy porozmawiać o wierszu, który pozwolił nam się spotkać. Dużo o tym było mówione. Zresztą nie chciałem przerywać tego, co Pan mówił, ale właściwie... Ja Panu powiem, to jest Szara godzina. Jest to wiersz, który ja bardzo... Ja nie lubię swoich wierszy. Ale ten lubię. On jest w moim tomiku. I wielu ludzi mi pisało, że to taki jest wiersz, który im przyległ do serca. On jest prościutki. A może Pan go przeczytać? Tak. Kiedy przychodzi szara godzina, tak dobrze Twoją rękę potrzymać, jak dobrze stanąć z Tobą przy oknie, popatrz, jak wrona na deszczu moknie. Jej też nie wyszło, nam nie wychodzi, ale wciąż myślę, szczęście nadchodzi. Już idzie do nas, jedzie tramwajem, tylko tramwaje ciągle przystają. Słyszę, już puka, otwieram drzwi, na pewno szczęście. Czy do nas, czy... Nie ma nikogo? Cóż, moja droga, szara godzina, trzeba się trzymać. Za oknem moknie wrona nieboga. Gdzie moje szczęście, że stoisz obok? To jest prościutki taki wiersz. Czasami taki wychodzą. Tak z ręki, z chwili, z sytuacji. Ja go lubię, no bo on wyraża to, co jest między nami i w małżeństwie, i w przyjaźni. No bo jest szara godzina. Większość takich chwil to jest nasze życie? No ale szarość jest bogata. A ten tramwaj ze szczęściem jedzie. Tramwaje przystają, ale kiedyś to jedzie. Tak wierzę. Dobrze, ostatnia sprawa. Tu jest pusta kartka. Wśród tych darów, owoców Ducha Świętego. Gdyby Pan miał napisać na tej pustej kartce największy owoc, czy największy dar Ducha Świętego w Pana życiu, to co by Pan wpisał? Największy dar? Ach, co, wie pan, że nie wiem, bo chciałbym mieć? Chciałbym mieć lepszą siłę cierpliwości. Chciałbym mieć siłę radości, bo ja jestem smutny. Wie pan,
nie wiadomo dlaczego tak, nawet wiem o tym, ale nie umiem zareagować tak, żeby ludzi ucieszyć. A jak rano w ogóle pojawiam się, to właściwie tak coś tam zgret jestem, taki wie pan, przeszłam tego. Cechę radości. Są ludzie, którzy mają. Są tacy, znam tak, którzy po prostu no, są samym uśmiechem ciągle. Jest tak dobrze, tak wesoło z nimi. A ja się zapadam, no chciałbym mieć. Chciałbym mieć, ja wiem, większą umiejętność wiary. Bo to tak mi się rwie. Tak wie pan, jak takie, taka strzępiasta chmura. Tu trochę jest, tu pięciura, tu coś jest, tu łapię, tu upadam, tu się urywa, tu znowu gdzieś jest. Wie pan, to trochę jest tak jak na roratach. Kiedyś, bo ja sprawdzam, nawet na starość mi się sprawdza, jak to jest na roratach. Poszliśmy z żoną rano do Dominikanów, bo chyba przed szóstą, ciemno, zimno. No, deszcz zasuwa ze śniegiem. Myślę, kto będzie na tych roratach? I wie pan, wchodzę do kościoła, a tam pełno młodych ludzi. Są na tych roratach, ale co więcej, większość z nich ma teczki z laptopami. Kiedy kończą się roraty, to oni biegiem tam z laptopami, gdzie wielu ma samochody, gdzieś jadą do pracy. Zupełnie, bo to z dawniej to na roratach, jakieś stare babcie, coś i tak dalej. Ale jednocześnie no na tych roratach jest taki ich podniośle, albo przyszli. I jednocześnie także kaszlą, chrypią, smarkają, wie pan, no bo to zima. I tam próbują coś śpiewać, ale to takie jest pełne kasłania. I tak ten cały kościół w modlitwie unosi się z trudem. Ta cała społeczność o 5-10 centymetrów nad ziemię, no może jeszcze 15 do nieba. I bach, spada i znowu się podnosi i znowu spada. Wie pan, to jest siła poszukiwania tego, żeby było nam radośnie i żebyśmy się cieszyli z tego, co jest naprawdę radością. I takich, w takich nas Pan Bóg się zakochał. Podobno tych pan, sięgających do 15 centymetrów na ziemię. Ja tego nie rozumiem, bo ja na jego miejscu nigdy bym tego nie zrobił. Mówią niektórzy teologowie, że to jest jakiś dowód szaleństwa Boga, chociaż czy nieskończony może być szalony. Nie, ale jakiejś obłąkanej, szalonej miłości, nie do pojęcia. Zakochać się, żeby tak zakochał się, to całe chrześcijaństwo polega na tym oksymoronie zakochania. Otóż my jedyni z religii monoteistycznych wierzymy, jesteśmy święcie przekonani, że Bóg tak kocha człowieka, że zdecydował się z nim być ze wszystkimi konsekwencjami. Nawet tym, że jest śmiertelny, bo się urodził, żeby umrzeć, żeby żyć tak jak człowiek. To jest ta niebywała tajemnica wcielenia Boga w człowieczeństwo. Nie w język teologiczny, ma mnóstwo określeń. Ale to co w ogóle niby nie jest możliwe. Jak skończone może być nieskończone, a nieskończone może być śmiertelne. Jak nieśmiertelne może być śmiertelnym i jak wieczne może się urodzić.
No, po prostu wszystko polega na oksymoronie. Oksymoron to jest taka figura poetycka, która jest zbitką dwóch przeciwieństw i z tego wynika zupełnie coś innego, jakby nowy świat. I to ja kocham w tej religii chrześcijańskiej, bo to jest to szaleństwo, wariactwo. Inne porządne religie widzą relacje między człowiekiem a Bogiem, pełne, że tak powiem, miłości, ale to jest miłość kogoś do kogoś. A tu jest miłość taka, że nie ma kogoś do kogoś. On się chciał stać z nami. Po co? Sam mam, że tak powiem, w sobie zdumienie, ale i uczciwie mówiąc wielką pokorę. No i to jest ogromne zobowiązanie, jeżeli się w to wierzy, ale jednocześnie, wie pan, zobowiązania tak trudno jest wypełniać. Nawet jak wiem, jak one są wielkie, to takie nam wychodzą malutkie spełnienia tego, no trudno. To życzę panu, że przede wszystkim smacznej zupy u Maryi. Miejmy nadzieję, proszę zostawić uchylone te drzwi, jeśli to pan pierwszy, bo nic nie wiadomo. A inni po prańce za mną. Bardzo serdecznie proszę o rekomendacje, jeśli to możliwe. Bardzo dziękuję za spotkanie. Jednego, co nie mogę potwierdzić, to pana tezy, pana przekonania na swój temat, że jest pan ponurakiem, to jest akurat do wycięcia. Dlaczego? Ja dla was, jak moja żona mówi, ty na zewnątrz, w telewizji, na wieczorach autorskich, spotkaniach z ludźmi, jest jak fantastyczny, tu gadać, a w domu siedzę. Niewiele mówię. Wie pan, jaka jest prawda? Nie wiem. Ale dla was jestem tak, jak jestem. I za to jestem bardzo wdzięczny. Okej. Dobrze, pocieszające czasami jest milczeć, a nie, zamiast gadać głupoty, prawda? No, wie pan, to prawda, ale trzeba też pogadać głupoty, żeby potem w pokorze mądrze pomilczeć. Okej. Dobrze, bardzo dziękuję. Dziękuję ja wam.